Wiek przed naszą erą, Indie. Ależ te drzewa dziwnie wyglądają. W niczym nie przypominają tych z jego rodzinnych stron. Rosną na nich okrągłe, pomarańczowe i żółte owoce. Dobrze, że wziął ze sobą ludzi od roślin. Już oni będą wiedzieli, co z tym fantem zrobić i czy uda się przewieźć te rośliny do ojczyzny. Oby, w końcu, im więcej, tym lepiej. No dzień dobry. Słuchasz podcastu Pożywka, a to jest podcastowy kalendarz adwentowy. Ja nazywam się Dominika Zagrocka i opowiadam o świątecznym jedzeniu. Otwieramy dzisiaj jedenaste okienko podcastowego kalendarza adwentowego, a tam kryją się świąteczne cytrusy. Nikt mi bowiem nie powie, że święta nie kojarzą mu się z zapachem mandarynek i pomarańczy. Jak to się jednak stało, że dzisiaj te egzotyczne owoce mamy na swoich stołach? Cytrusy są dla historyków jedzenia nieco problematyczne. Chodzi o to, że w różnych okresach i krajach nazywano je w sposób totalnie mylący i czasami ciężko stwierdzić, o jakiego cytrusa chodzi. Nie wiemy, czy ktoś pisze o pomarańczach, cytrynach czy może mandarynkach. W końcu wszystko to cytrusy. Poza tym, zasadniczo nawet jeśli to rozszyfrujemy, to i tak na 99,9% ten owoc smakował i pachniał i wyglądał zupełnie inaczej kilkaset lat temu niż dzisiaj. No dobrze, ale nie jest też tak, że nie wiemy nic. Zgodnie z wieloma źródłami możemy założyć, że cytryny pochodzą z Indii. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pierwszą lemoniadę przygotowali właśnie Hindusi. Cytrusy uprawiano tam nawet 4000 lat temu. Podobno do Europy cytryny dotarły dzięki Aleksandrowi Wielkiemu, czyli bohaterowi początku tego odcinka, który. Udał się w podróż do Indii, zabierając ze sobą grupkę, której zadaniem było odnalezienie jak największej ilości roślin uprawnych, które mogą zaadaptować się w ojczyźnie Aleksandra. To się udało. Sadzonka cytryny została przywieziona do Grecji, chociaż prawdopodobnie, zgodnie z tym, co mówią źródła, był to raczej cytron, a nie cytryna. I tutaj właśnie jest ten problem, o którym wspomniałam na samym początku. Przez podobne nazwy trudno powiedzieć, które z nich. Cytron, cytryna czy po prostu cytrusy pierwsze pojawiły się w Europie. Od razu też wyjaśniam i rozwiewam wątpliwości. Cytron różni się od cytryny tym, że ma dużo grubszą, taką lekko pofałdowaną skórkę i mało soczystego miąższu. W gruncie rzeczy jednak, za rozpowszechnienie cytryn powinniśmy prawdopodobnie podziękować Arabom. To arabscy kupcy przywieźli cytryny na Bliski Wschód i do Afryki. Później dopiero dzięki wyprawom krzyżowym cytrynę poznaje duża część Europy, choć wzmianki o uprawach cytrusów we Włoszech sięgają początku naszej ery. Do Ameryki z kolei cytryny przywozi Krzysztof Kolumb. Ciekawe jest to, że początkowo cytryny były uważane za rośliny ozdobne. Nie ma się czemu dziwić, ponieważ kwitnące drzewko cytrynowe ma pachnące białe kwiaty, a kiedy już pokryje się owocami, no to sami wiecie, że wygląda naprawdę imponująco. I my czasami dajemy się skusić takim małym, właśnie drzewkom, czy pomarańczy, czy cytryn w sklepach, bo nam się podobają wizualnie i chcemy je mieć w domu, nawet jeśli nasze plony miałyby być znikome. Ponieważ ten wygląd tych drzewek był taki spektakularny, to tworzono dla nich specjalne oranżerie, czyli miejsca, w których mogły być odpowiednio wyeksponowane. Pierwotnym celem tych ładnych szklarni była jednak przede wszystkim ochrona przed mrozem. Bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że zwłaszcza zimą, wystawione na dwór drzewka szybko by obumarły. W wielu pałacach możecie dzisiaj zwiedzać pomieszczenia, które dawniej służyły za oranżerie. Nie trzeba szukać daleko, w warszawskim Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie jest właśnie taka oranżeria. O cytrusach w dawnych czasach mówiono o złote jabłka hesperyt, nawiązując do mitologii. Właściwie nie do końca wiadomo, znowu, czy w mitologii mowa była o jabłkach, czy rzeczywiście cytrusach. Ponadto te rośliny fascynowały tym, że są wiecznie zielone. Drzewka cytrusowe pochodzą przecież z miejsc, w których nie ma takiej srogiej zimy jak u nas, a kiedy część listków opadnie, na ich miejsce po prostu wyrastają nowe. Co ciekawe, cytrusy mogą też jednocześnie kwitnąć i owocować, a do tego ten zapach. Ludzie byli przekonani, że to są boskie rośliny. Popularność i uznanie cytrusy jako owoce. Do jedzenia zdobyły jednak dopiero w XVIII wieku, ponieważ to właśnie wtedy zaczęto pakować je marynarzom na statki. Wiecie dlaczego? Otóż sok z cytryny zapobiegał szkorbutowi, czyli chorobie, która była prawdziwym koszmarem marynarzy, zwłaszcza podczas długich rejsów. I od 1795 każdy marynarz we flocie angielskiej wypijał dziennie 30 gram soku z cytryny. I problem rozwiązany. Próbowałam znaleźć też wzmianki na temat tego, czy wiemy coś o pomarańczach czy mandarynkach, kiedy one się pojawiły, jak to wyglądało, ale spotkałam się z określeniem, które bardzo mi się podoba, czyli pomarańcze są jak róże z nieskończonymi odmianami. I po prostu nie sposób wyśledzić, skąd jaka odmiana się wzięła i dlaczego akurat ta. W Ameryce z kolei znana jest od XIX wieku tradycja wkładania pomarańczy do świątecznych skarpet, która wiąże się z tym, że w ogóle te świąteczne skarpety zaczęto wywieszać na prezenty. A to z kolei prowadzi nas znowu do XIX-wiecznego poematu Clementa Mura 'Twas the night before Christmas'. Wspominałam o nim już w odcinku o wizerunku Świętego Mikołaja oraz w odcinku o domkach piernikowych amerykańskich prezydentów. Do tych odcinków Was również odsyłam. Mówiąc w skrócie, ten poemat Mura był o wizycie Świętego Mikołaja w domu i jednym z elementów było właśnie wkładanie prezentów do zawieszonych tam skarpet. Od tego czasu, podobno od publikacji tego poematu, ta tradycja miała się zacząć. A sam zwyczaj wkładania do tych skarpet pomarańczy prawdopodobnie może być związany z czasami wielkiego kryzysu, kiedy te pomarańcze były uznawane za prawdziwy luksus. I to jest też interesujące, że nawet w Stanach może być tak, że w jednym stanie te pomarańcze będą czymś luksusowym, ale też czymś egzotycznym, bo na przykład pochodzą z odległej Florydy. I dla tego stanu ta Floryda to będzie trochę tak jak dla nas dzisiaj ciepłe kraje. Niektórzy chcą wiązać te tradycje także z pewną legendą o świętym Mikołaju. To legenda o ojcu, który był zrozpaczony, ponieważ nie miał posagu dla swoich trzech córek. Święty Mikołaj, widząc to, rzucił mu albo, tutaj wersje są różne albo trzy monety do skarpet, albo trzy sakiewki ze złotem. I w ramach świętowania tego wydarzenia właśnie zastąpiono to pomarańczami czy też mandarynkami które przypominać mają właśnie to złoto. W Polsce pomarańcze przez długi czas też były luksusem, zwłaszcza w okresie PRL-u. Władza sprytnie nimi grała, ponieważ nie chcąc, żeby ludzie utożsamiali Boże Narodzenie z różnymi wartościami religijnymi i symbolami religijnymi, to przed świętami rzucała do sklepów różne towary, które na co dzień były niedostępne. Na przykład właśnie pomarańcze to też sprawiało, że Boże Narodzenie było jeszcze bardziej wyjątkowe i jeszcze bardziej kojarzyło się z tym zapachem pomarańczy, bo to było coś, czego na co dzień po prostu nie dało się dostać. Poza tym już wiele tygodni przed świętami informowano o tym, że te pomarańcze płyną do nas z egzotycznych krajów. Dzisiaj wiele osób używa też pomarańczy do dekoracji. Można plasterki pomarańczy samemu ususzyć i powiesić na choinkę, albo na przykład ozdobić nimi świąteczny wieniec. Pomarańcze pojawiają się też oczywiście jako dodatek do świątecznych deserów, czy to w formie plasterka, czy pire, czy po prostu kandyzowanej pomarańczowej skórki. Dla mnie zapach mandarynek zawsze przywodzi na myśl święta. Idealne mandarynki muszą być niewielkich rozmiarów kwaśne, soczyste i koniecznie bez pestek, bo pestki potrafią zniszczyć przyjemność jedzenia mandarynek. Do tego Kevin sam w domu w telewizji. Miska mandarynek na stole, może jeszcze jakiś kawałek piernika albo orzechy do pochrupania. Takich świąt właśnie Wam i sobie w tym roku życzę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro.